Robert Lewandowski stał się obecnie główną postacią tak zwanej afery dyplomowej. Choć jego kariera i życie prywatne rozgrywają się w Hiszpanii, to w Polsce jego sprawie przegląda się prokuratura, co grozi słynnemu piłkarzowi. W rygorystycznych przypadkach mowa nawet o pozbawieniu wolności. Początkiem głośnej afery można określić rok 2021 kiedy to zatrzymano kanclerza Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych oraz Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi Zbigniewa D. Mężczyźnie zarzucano handel dyplomami. Sprawą zajęli się śledczy, którzy odnaleźli jego korespondencję nie tylko z polskimi gwiazdami sportu ale także ich rodzinami na liście dyplomowanych znaleźli się między innymi Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik W przypadku obecnego zawodnika FC Barcelony sprawę podgrzał także postpolitolog i doktor Barbara Mrozińska która pracowała na uczelni w mediach społecznościowych zdradzała jak wyglądały egzaminy sportowca Robert Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi pisze to z całą odpowiedzialnością bo zdało mnie dwa egzaminy. O wszystkim dowiedziałam się w czasie przesłuchania jako świadek w tej obrzydliwej sprawie, wyznała. Śledztwo nadal trwa, a ostatnie zobowiązania sportowca sprawiły, że zainteresowała się nim prokuratura. Gdy przebywał w Polsce na zgrupowaniu reprezentacji w związku z rozgrywkami Ligi Narodów, wziął udział w przesłuchaniu jako świadek. W aferę dyplomową może być zaangażowana również jego żona, Anna Lewandowska. Śledczy w korespondencji zatrzymanego znaleźli szczegóły, które mogą wskazywać jej udział. Ona jednak na razie nie ma w planach przesłuchania. Funkcjonariusze odkryli w telefonie Zbigniewa D., że kilka lat temu prowadził ożywioną korespondencję z Anną Lewandowską oraz z innymi sportowcami i ich przedstawicielami. Czytamy na onecie. Sprawa Roberta Lewandowskiego jest jednak nieco poważniejsza. Piłkarz może spotkać się z surowymi konsekwencjami. Okazuje się że konsekwencje prawne mogą być bardzo poważne. Mowa tutaj o podrobieniu dyplomu szkoły wyższej. W takim przypadku może nawet zakończyć się to pozbawieniem wolności. Każda osoba, która podżega osobę uprawnioną do wydania nierzetelnego dyplomu uczelni wyższej, jak również pomaga osobie uprawnionej w wydaniu go, Podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwa zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawa pana Lewandowskiego wynika póki co z doniesień medialnych i jako taka powinna być badana ze szczególną ostrożnością, gdyż przekazywane informacje są zdawkowe i nie pozwalają w żadnym stopniu na stwierdzenie, że pan Lewandowski popełnił jakikolwiek czyn zabroniony, wyjaśnia Arkadiusz Szymański, specjalista od spraw karnych. Wspólnik w kancelarii Zemła Szymański adwokaci spółka J. W rozmowie z Onetem. Kwestia wypada nieco inaczej. W przypadku jeśli Robert Lewandowski nie wiedziałby o nielegalności czynny w sytuacji podarowania dyplomu. W czysto teoretycznym scenariuszu jeżeli przekazywana w mediach sytuacja w jakimś stopniu miała miejsce. Ale pan Lewandowski nie miał świadomości, że ktokolwiek z władz uczelni ułatwi mu uzyskanie dyplomu to nie można przypisać mu za ten czyn winy jak zakończy się głośna sprawa źródło onet